Proszę Państwa, ja nie jestem pierwszy raz w Wejherowie, natomiast sytuacja w Polsce się trochę zmieniła i będę o tym mówił. Zmienia się sytuacja również międzynarodowa, o czym też parę słów powiem. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że pewnie zauważyliście Państwo, że parę tygodni temu szef Komisji Europejskiej nieoczekiwanie powiedział coś, co ja mówiłem przez 3,5 roku w Parlamencie Europejskim, czego nikt nie słuchał. Mianowicie to, że już nikt się nie uczy od Unii Europejskiej, że jesteśmy pośmiewiskiem, że Unia umiera, że nie ma dzieci, że nie ma rozwoju gospodarczego, że musimy się uczyć od innych, a Rosja to w ogóle normalny całkiem kraj, a Putin jest jego przyjacielem. Akurat ja nie mówię, że Putin jest moim przyjacielem, bo go po prostu nie znam, ale generalnie nie jest moim wrogiem. Także był pewien szok w Unii Europejskiej. Oczywiście szybko pokazano go, że jest pijany i będą chcieli go wyrzucić. Ale sytuacja się naprawdę zmienia, bo ludzie już widzą, co się dzieje i ustroje padają nie dlatego, że są okrutne, złe i niesprawiedliwe, tylko dlatego, że bankrutują, więc właśnie Unia Europejska jest bankrutem już w tej chwili. Ma 37 miliardów długów. Już pomijam, że wszystkie państwa Unii są bankrutami praktycznie. Dług Niemiec jest większy niż dług Grecji, także z tym, że nikt nie panikuje, bo wiadomo, że Grecy już 3 czy 4 razy ogłaszali bankructwo i długów nie spłacali, a Niemcy są bogate i uczciwe, więc pieniądze spłacają, także nikt nie panikuje z tego powodu, ale taka jest sytuacja gospodarcza w tej chwili Unii Europejskiej. W Polsce, będę mówił głównie o Polsce, od tego zacznę. Konieczne dygresje zrobię później. W Polsce panuje tak zwana Trzecia Rzeczpospolita, z tym, że ona rządziła do 1 grudnia 2009. 1 grudnia 2009 powstała Unia Europejska, a Rzeczpospolita przestała być państwem suwerennym. Jesteśmy już tylko prowincją Unii Europejskiej. Prawo unijne ma pierwszeństwo przed polskim. Zauważyć, że na przykład stan Idaho czy Massachusetts może karę śmierci wprowadzić albo znieść, a Polska nie może, bo nam Unia nie pozwala. Z tego wynika, że autonomia stanu Massachusetts jest większa niż autonomia Rzeczypospolitej, chociaż nie w każdej dziedzinie. Mamy również dziedziny, gdzie autonomia Polski jest większa niż stanu Massachusetts, a to dzięki temu, że my mamy armię, a Unia nie ma armii, że nie ma żołnierzy, więc mogą nam na ogonek naskoczyć. To się może zmienić, bo Jarosław Kaczyński już 4-krotnie domagał się utworzenia silnej armii europejskiej, a ostatnio rząd PiS-u podpisał to PEKS tak zwany, czyli projekt zharmonizowania armii całej Unii Europejskiej. Pierwszy krok do stworzenia armii unijnej. I tu od razu wracam do genezy III Rzeczypospolitej. Powstała ona w ten sposób, że ludzie uwierzyli w swoim czasie Gomułce, zresztą słusznie uwierzyli, bo jednak Gomułka przywrócił niepodległość Polsce i wyrwaliśmy się spod dominacji Sowietów, prawda? Lepszy socjalizm siermiężny Gomułki od komunizmu Stalina, co by nie powiedzieć, prawda? Potem uwierzyli jeszcze Gierkowi na krótko, Rakowskiemu już nie całkiem. No i potem powstał problem, co robić, skoro ludzie nie wierzą. Nie wierzą PZPR-owi. No to co robić? Trzeba podzielić PZPR na 4 partie i niech ludzie mają jakieś tam wrażenie, że mają wybór. To zadanie zostało powierzone świętej pamięci generałowi Czesławowi Kiszczakowi, który je wykonał bardzo starannie. To był zresztą majstersztyk generała Kiszczaka, z całą pewnością. Ja taką anegdotkę tu zwykle opowiadam, jak to było restauracja monarchii we Francji i minister Fouché, szef spraw wewnętrznych, był w klubie wieczorem, mówi, z tym królem to wytrzymać nie można, no demokrata jakiś czy co. On mi wczoraj mówi, że
chce wysiąść z karety na placu Grywi i ściskać ręce prostemu ludowi. Bo Zakrecka mówi, no nie można, no kijem zdzielą, kamieniem rzucą, oplują, prawda, grubym słowem zelżą, no majestat królewski na razie nie można. Ale się uparł, no dobrze, wola króla rzecz święta, wysiadł, ściska, uścisnął 287 rąk, wszystko moi agenci. Otóż jeżeli pan generał Czesław Kiszczak dostał polecenie przekazania władzy opozycji, to proszę się nie dziwić, że wszyscy od pana Wałęsy w dół to byli agenci pana generała Kiszczaka. Agentów ma się nie w partii rządzącej, czyli w PZPR-ze, tylko w opozycji. I proszę państwa, nie mówię, że wszyscy, no powiedzmy prawie wszyscy. Prawie wszyscy. I oni mieli polecenie utworzenia tam różnych partii, a to jednej liberalnej, na przykład Kongres Liberalno-Demokratyczny. Jak sobie państwo przypominacie, pierwszą ustawą, którą Kongres Liberalno-Demokratyczny złożył w Sejmie i przeprowadził, była ustawa o przymusie zapinania pasów w samochodach. Natomiast ani Kongres, ani PO żadnego podatku nie obniżyły, o ile pamiętam, ani nie zlikwidowały. Mamy partię patriotyczną, czyli PiS, który miał bronić suwerenności Polski. Ja chciałem państwu przypomnieć, że jak przyszło do traktatu lizbońskiego, który odebrał Polsce suwerenność, to Jarosław Kaczyński ocenił, że jest to najlepszy traktat. PiS za nim głosowało, PiS ratyfikowało, a świętej pamięci Lech Kaczyński ten traktat podpisał. Gdyby nie podpisał, w ogóle nie powstała Unia Europejska, byśmy dalej byli we wspólnocie europejskiej i prawo wspólnotowe nie miało pierwszeństwa nad polskim, a unijne ma. Ja oczywiście nie chcę oskarżać o to PiS-u, ponieważ gdyby rządziło wtedy PO, zrobiłoby dokładnie to samo. A dlaczego? Dlatego, że układ okrągłego stołu, podpisany między reformatorami PZPR a agentami generała Kiszczaka, przewidywał, że raz rządzimy my, raz wy, raz my, raz wy, raz my, raz wy, prawda? Kto bierze wybory, bierze kasę. Walka o kasę jest prawdziwa. Ale potem przegrywacie wybory następne, kasę bierze następny i proszę państwa, i tak to miało być. Niezależnie od tego, kto wygra wybory, budujemy eurosocjalizm i wchodzimy do Unii Europejskiej. Prawica nie zostanie nigdy dopuszczona do władzy i tak właśnie działa to do dzisiaj. I tutaj nastąpiła ta różnica, porównując z tym, co ja parę lat temu czy rok temu można było mówić, wystąpiła pewna różnica. Otóż Jarosław Kaczyński wraz z częścią bezpieki, która tutaj kręci tym wszystkim, wpadł na świetny pomysł, że nie musi się dzielić. Nie musi być tak, że raz rządzimy my, raz wy, raz my, raz wy. Możemy my rządzić już zawsze. Co wzbudziło oczywiście oburzenie ludzi powiązanych z kręgami bezpieki, powiązanymi z PO, prawda, etc. Jest to naruszenie reguł gry okrągłego stołu. Mieliśmy rządzić raz my, raz wy, a on tutaj chce państwo totalitarne i już rządzi sam do końca. Smutnego moim zdaniem. No i to jest właśnie ten moment, w którym żyjemy, w którym PiS próbuje zawłaszczyć ostatni fragment władzy, czyli władzy sądowniczą. Pan Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, jakiś tydzień temu czy dwa powiedział w Baligrodzie, w Bieszczadach, zdanie następujące, że wymiar sprawiedliwości jest ostatnią częścią władzy, która jeszcze nie podlega narodowi. Otóż w sposób oczywisty sędziowie nie powinni podlegać narodowi, a tylko ustawom i własnemu sumieniu. Myśl, żeby sędziowie podlegali narodowi, oczywiście w praktyce ministrowi Ziobro, władza narodu to oczywiście w praktyce władza partii rządzącej, naród nie ma innej możliwości wyrażenia swojej opinii. No. Oczywisty, sędziowie powinni być niezależni, podlegać wyłącznie ustawom i własnemu sumieniu, a nie woli narodu. Gdyby miał rządzić naród, to po co w ogóle sędziowie, prawda? Mamy proces, głosujemy, większością głosów skazujemy na śmierć, prawda, albo tam uniewinniamy, albo coś tam. Otóż w sposób oczywisty sędziowie muszą być niezależni. Mieliśmy sytuację nieprzyjemną, bo wielu sędziów pochodziło z dawnych układów, mieli takie nawyki z tamtych czasów po prostu. Dość nieprzyjemne czasami. Było również trochę sędziów skorumpowanych, też trudno mi powiedzieć ile, 20%, 10%, 30%, trudno mi powiedzieć.
Ta sprawa oczywiście wymaga wyjaśnienia, ale na pewno nie można w tym celu podważać autorytetu sądów. Bo to, co zrobił PiS, to jest jedna z najgorszych rzeczy. Podważył wiarę sędziów. Sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczpospolitej. I kiedy ludzie przestaną wierzyć, że sądy są sprawiedliwe, to można państwo praktycznie pakować i zwijać, bo po co państwo, w którym nie istnieje sprawiedliwość? Prawda? Państwo ma po to istnieć, żeby policja stała na straży sprawiedliwości. Prawda? I podważono ten autorytet sędziów, co się oczywiście odbije również w przyszłości na PiS-ie, bo ludzie nie będą wierzyli sędziom PiS-owskim. Tylko proszę państwa zwrócić uwagę, że tych sędziów, którzy byli w układach dawnych czy nawykli, nie było tak dużo. Ja mogę to ocenić na podstawie własnej historii. Mianowicie miałem kiedyś proces z panem Jerzym Urbanem. Ten proces w pierwszej instancji chyba przegrałem, ale byłem pewien, że wygram. Jestem głupi sędzia. I to było w trybie wyborczym i zgodnie z ustawą w ciągu 48 godzin musiała się odbyć apelacja. Tymczasem prezes sądu odłożył to o tydzień, aż wróci z urlopu właściwy sędzia. No i ten właściwy sędzia wydał wyrok dla mnie niekorzystny. Ale jaki jest tego morą? Tych sędziów dyspozycyjnych nie ma za wielu. Bo gdyby ich było dużo, to nie musiałby czekać, aż wróci ten dyspozycyjny, prawda? Więc wygląda na to, że to nie jest tak, mocno przesadzone są te ataki PiS-u. Ale w każdym razie na pewno nie można podważać autorytetu sędziów w ogóle. Tak samo jak pan Jerzy Urban, o którym przed chwilą mówiłem, publikował co tydzień historię o tym, jak ksiądz ma dziecko z gospodynią, no to zwracam uwagę, że jeżeli w Polsce jest 150 tysięcy księży, no to może co tydzień przez 20 lat publikować tego typu informacje, a będzie to dotyczyło 1% księży. No. Bo 1% to jest 150 tysięcy, to jest 1500. No to. Natomiast i to samo oczywiście można w ten sam sposób publikować informacje o sprzedanych sędziach, a tyczy to 1% tych sędziów, czy dwóch, czy trzech. Także w ten sposób się podważa autorytet wszystkich sędziów. To jest rzecz niedopuszczalna. Oczywistą jest rzeczą, że sprzęt sprzedajny trzeba usunąć, ale zrobić po cichu, dyskretnie, prawda, bez podważania autorytetu aparatu sądowego. Dlaczego Jarosławowi Kaczyńskiemu tak strasznie zależy, żeby usunąć panią Gersdorf już teraz, a nie za rok, kiedy kończy się jej kadencja? To niesłychanie ważne pytanie. Przecież mógłby poczekać. Nie może. On wie, że za pół roku, rok, najdalej półtorej, skończy się koniunktura. Wystąpi krach związany z tym, że trzeba będzie spłacać te wszystkie kretynizmy typu 500+ i tak dalej. I w tym momencie ludzie zaczną się buntować, wychodzić na ulicę i trzeba mieć w ręku sądownictwo, żeby tych wszystkich buntowników grzecznie powsadzać za kratki. I dlatego tak się śpieszy panicznie, żeby mieć swoje sądownictwo w łapach. Inaczej by poczekał ten rok, prawda? Co by mu zależało. Także pamiętajcie państwo, że to wszystko jest dobrze przemyślane. Ja mam ogromny szacunek dla Jarosława Kaczyńskiego. Jest to znakomity taktyk. Piszę o tym od lat. Ja go znam przecież ponad 30 lat. On wygra wam każdą bitwę. Przegra wojnę, bo nie wie po co walczy, ale bitwy powygrywa. Powygrywa i on jest w tym znakomity. I on wszystko to wie, przewiduje, planuje. On nic innego nie robi, nie ma żony, nie ma dzieci. Prawda? Głaszcze kota i planuje sobie chytre posunięcia. Nic innego nie robi. Także proszę państwa, trudno z takim przeciwnikiem walczyć. On ma w tej chwili już zasoby państwowe za sobą, prawda, wszystko. Ja nie mam pretensji, że on rządzi z tego siedzenia. To był normalny pierwszy sekretarz PZPR, też formalnie był tylko szeregowym posłem. A to jest szef rządzącej partii, ma prawo rządzić z tego siedzenia. To nie jest zarzut. Natomiast zarzutem, znaczy nie zarzutem, tylko ostrzegam, prawda, że jest to znakomity taktyk i on wygra każdą bitwę. Powsadza ludzi, połamie kręgosłupy. Ale jeszcze ma w otoczeniu żuli naprawdę obrzydliwych. Ja na przykład pamiętam, jak jeszcze byłem europosłem, tam jeszcze rok temu była jakaś
afera, gdzie zresztą nasza partia, jak wiecie, tutaj występowała przeciwko pomysłom PO, żeby tam Unia się wtrącała w wewnętrzne sprawy Polski, zresztą z zupełnie innych powodów niż PO. Myśmy tłumaczyli tym idiotom, że im bardziej się wtrącają, tym większe jest poparcie dla pana Kaczyńskiego w Polsce, także nie wtrącajcie się, bando idiotów, tego nie rozumieli, bo to jest banda durniów. I proszę sobie wyobrazić, przyjechała jakaś pani z PiS-u, minister czegoś tam, nawet nie pamiętam jej nazwiska, jakiś minister czegoś, czy wiceminister czegoś, i ona mówi, że ona chce, żebyśmy my zagłosowali za PiS-em, i tak byśmy mieli głosowali za PiS-em, bo jak nie, to ona znała jakieś brzydkie rzeczy o naszym oddziale, coś tam, i ona to ujawni. Są obrzydliwi ludzie, rozumiecie? Gdyby nie to, że pryncypietem oczywiście dla samej zasady zagłosował przeciwko, po czymś takim. To są obrzydliwi ludzie, mają tego typu metody i stosują. Także proszę Państwa, taka jest sytuacja gospodarcza Polski. Jest taka, że w tej chwili jest koniunktura na świecie i to wszystko tam idzie jako tako na kredyt. Proszę zwrócić uwagę, że część tego 500+ i innych, tego się pokrywa z inflacji, prawda? Pokrywa się z podatków od ludzi. Czytałem właśnie wczoraj, że jeżeli człowiek dostał rok temu 500+, to w tym roku to jest warte już tylko 400, bo w wyniku podwyżki cen wszystkiego. No ale ten, kto zapłacił za to 700, to już teraz mu zapłacił 800. Nie? Bo tym, którzy nie mają 500+, to też spadło, nie? Także za to wszystko trzeba będzie płacić. Oprócz tego dług. Jaki jest całkowity Eurostat podaje? 6 bilionów. Tak. Jakbyśmy mówili cały czas, że jest 5 bilionów tam parę lat temu, tak już jest 6, to wszyscy się z nas śmieli. Pan Balcerowicz podawał tam bilion czy coś takiego. Nie, bo ten całkowity bilion to jest nie tylko zadłużenie w bankach, ale również zobowiązania w stosunku do emerytów. Ja tak powiem, tak ciekawości, tutaj właśnie marszałek Tarczewski siedział, ja o tym długu wspomniałem, on mnie wyśmiał. Ja bzdury opowiadam, wszyscy tutaj. PiS-owcy z Wejherowa, z powiatu, oni mnie wyśmieli, oni mówią, co ja za bzdury opowiadam, że tam jest zadłużenie. Nie no, jest takie zadłużenie i będziemy musieli je spłacić. Na szczęście to nie jest zadłużenie, które musi spłacać od razu. Tak samo bankom nie trzeba płacić od razu. Banki są zachwycone, jak mają długi, no ktoś płaci im odsetki, prawda? Więc to nie jest takie, nie ma jakiejś tragedii strasznej. Natomiast no, musimy rocznie płacić już ma 80 miliardów tytułem odsetek. Od tego długu to jest bardzo poważne obciążenie dla budżetu. Otóż zadłużenie rośnie. PiS krytykowało PO za to, że zadłuża Polskę, ale PiS zadłuża Polskę 3 razy szybciej niż PO w tej chwili, no bo musi jakoś to pokryć, prawda? Więc część to będzie z podwyżek, część z podatków, prawda? Ale część zwiększenia zadłużenia. Także tym samym będą rosły odsetki. To są geniusze, to wszystko co sami. Przecież ten minister, to się Rostowski nazywał, tak? Czyli on naprawdę się nazywał Jan Wincent, on na przykład walczył z zadłużeniem, że pojechał do cesarstwa Japonii, które zresztą jest zadłużone na 27 bilionów jenów, jeszcze pożyczył od nich miliard dolarów. Więc, no ale w ten sposób długu się nie spłaca, prawda? Tylko się zwiększa. Japończycy są u siebie zadłużeni. My też. Też tych 6. Tak, że oni z własnych osób. Bardzo proszę nie wchodzić w dyskusję, pytania będą na końcu spotkania. U nas to samo, z tych 6 bilionów, tylko 1 bilion to są zobowiązania, a reszta to są właśnie zadłużenie wewnętrzne. W stosunku do emerytów, oczywiście tak jest. Tylko je trzeba spłacić i to jest, chcę Państwu wytłumaczyć. Gdybyśmy my dzisiaj doszli do władzy, to gospodarkę ruszamy w ciągu 2 tygodni, to jest żaden problem. Profesor Rybiński, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, pytany, co by się stało, gdyby Korwin Mikke doszedł do władzy, oświadczył, no 3 miesiące potwornego burdelu, a potem wzrost gospodarczy 10% rocznie. Ja twierdzę, że 15, ale nie będę się kłócił. No i to jest oczywiście prawda, to jest żaden problem. Sądownictwo wiemy, jak naprawić, to będzie trwało kilka lat, to nie jest takie proste. Szkolnictwo też kilka lat, prawda. Medycyna można wrócić od ręki. Weterynarię się uzdrowiło w ciągu 2 miesięcy, prawda, więc i działa bezbłędnie, więc medycyna też się uzdrowi w ciągu 2 miesięcy, to nie jest problem. Problem jedyny, jaki by nam został, to właśnie emerytury. Musimy zlikwidować system emerytalny, jeżeli Europa nie ma umrzeć. System emerytalny jest odpowiedzialny za to, że ludzie nie mają dzieci, bo dawniej wolni ludzie musieli mieć dzieci, żeby ktoś się utrzymał na starość.
Dzisiaj nie muszą, bo niewolnik wie, że zgodnie, że w ustroju niewolniczym właściciel niewolnika musi niewolnika utrzymywać do śmierci i 70% ludzi nie ma żadnych oszczędności. Uważają, że ich właściciel musi ich utrzymywać. W związku z czym, no tak, tylko jest jeden drobny problem, że w normalnych krajach, nawet socjalistycznych, jeżeli w ogóle kraj socjalistyczny można nazwać normalnym, to jeżeli jest fundusz emerytalny, no to ten fundusz jest. To znaczy, na nim są te pieniądze. Składki emerytów tam są, prawda? Są pomnażane jakoś tam, kupuje za nie złoto, srebro, diamenty, prawda? Obligacje, no się pomnaża ten fundusz. No i potem z tego funduszu jest płaca emerytury. Otóż w Polsce tego nie ma. Cały fundusz emerytalny zniknął. Został przeżarty, rozkradziony, zmarnowany i nie ma nic. W związku z czym fundusz żyje tylko z tego, że przychodzi młody człowiek, zabiera mu się 1208 zł, czy ile tam się daje, i z tego się funduje emerytom te emerytury. No, tylko póki tych młodych ludzi jest tam 10 milionów, a emerytów tylko 7, to można zafundować te emerytury. Tak, także to wtedy jeszcze można. Natomiast z chwilą, kiedy ilość emerytów wzrośnie do 11 milionów, a ilość młodych ludzi pracujących spadnie do 5, no okaże się, że tych emerytów nie da utrzymać, prawda, z tego funduszu. Więc jedyny problem, jaki byśmy mieli, to byśmy mieli z tymi emeryturami. No, to jest bardzo poważny problem, bo musimy dotrzymać zobowiązania. Państwo polskie się zobowiązało ludziom, to jest te 5 milionów. Bo żebyśmy Państwo wiedzieli, żebyśmy zdali sobie sprawę z różnic. Otóż, jeżeli ten słupek to jest budżet państwa, a ten obok to jest budżet ZUS-u, to jak od budżetu państwa odejmiecie dopłaty do ZUS-u, to budżet ZUS-u jest większy od budżetu całego państwa. Czy zdali sobie sprawę, jak potworne zadłużenie na nas spoczywa. Potworne. Także to byłby jedyny problem, jaki byśmy mieli. Trzeba by młodym ludziom powiedzieć, no oczywiście sfinansujemy to z prywatyzacji tam kolei, prawda, szpitali, szkół i tak dalej. To nam starczy na 4 lata. Tak naprawdę będziemy musieli powiedzieć młodym ludziom tak, kochani, płacicie na ZUS 1200, tam 80, ileś, nie pamiętam. I wiecie, że żadnej emerytury nie będzie. Słuchajcie, doszło do sytuacji, w której młody człowiek w Lublinie poszedł do ZUS-u i spytał, ile będzie wnosiła składkę, zakładał firmę emerytalną, powiedzieli mi za 1280. A ile będzie wnosiła moja emerytura? A pani się zdziwiła, to pani nie wie, że żadnych emerytur nie będzie. więc jedyna uczciwa, tak. Więc my powiemy młodym ludziom tak, kochani, likwidujemy wpłaty na ZUS, będzie płacili nie 1200, a 600 powiedzmy. No, ale to nie jest na składki na ZUS, emerytur żadnych tam nie dostaniecie, to po prostu jest spłata długu, który trzeba, prawda, pokrywać długi po PRL-u, trzeciej RP, a jeszcze niekiedy po sanacji trzeciej Rzeszy, bo nie wiem, czy wiecie, ale przecież wszystkie Hitler płacił emerytury ludziom, którzy nabrali za sanacji, PRL płaciła również ludziom generalnej guberni. To wszystko były państwa socjalistyczne, które wzajemnie honorowały swoje zobowiązania. Także, proszę Państwa, to jest ten poważny problem, jaki nad nami wisi. To jest te 5 bilionów, prawda, których nam teraz brakuje. Te 5 bilionów powinno leżeć prawda, w jakimś na tym funduszu emerytalnym. Tego nie ma. Myśmy się domagali, nas nie dopuszczano z tego powodu do telewizji cały czas, bo myśmy się domagali przez całe 25 lat rządów tych złodziei, że jak się coś prywatyzuje, a przecież to było tak, że komuniści nie odkładali na fundusz emerytalny, tylko inwestowali w przemysł. Bo oni wierzyli, chyba naprawdę wierzyli, że budują tak wspaniały przemysł, że oni potem tych emerytów utrzymują, prawda, śpiewające. No więc ten przemysł, jaki był, taki był, ale niektóre przecież firmy szły za ciężkie miliardy. I myśmy się domagali, że jak się sprzedaje taką firmę, to 20%, wtedy na 20%, potem coraz więcej trzeba było, 20% dać na fundusz emerytalny, prawda? No, wypada, nie? Nie dali ani grosza. Pan Donald Tusk powiedział przed ostatnimi wyborami, poprzednimi, że kiedy wygrał jeszcze, że będzie dawał 20%, to już było o 20 lat za późno. Że będzie dawał, i oczywiście po dojściu do władzy tego też nie dawał. Wszyscy chcą rozkradać i żebyśmy powiedzieli, to nie chcą rozkradać ludzie z PO czy z PiS-u. To chcą rozkradać ludzie, którzy chcą, żeby dać dotacje 500+,
prawda, dać im coś tam, okraść emerytów, okraść wszystkich, bawić się teraz, przejeść, przepić, a o przyszłość niech się martwią przyszłe pokolenia. Ja miałem przyjemność rozmawiać z posłanką PiS-u w Szczecinie i powiedziałem, że pani sobie zdaje sprawę, co się stanie po tej ustawie w Polsce za lat 30. Ja mówię, co mnie obchodzi za lat 30? Otóż mnie obchodzi, co mnie za lat 30. Ja mam dzieci, wnuki, niedługo będę miał pełnoprawnuki, prawda? I chciałbym, żeby za 30 lat Polska była w przyzwoitym stanie. Natomiast dzisiejszych polityków demokracji chodzi tylko o to, żeby wygrać następne wybory. No jak ktoś jest geniusz, to tak jak Kaczyński myśli o jeszcze jednych następnych wyborach i to jest horyzont czasowy, jaki oni mają. Takie są skutki demokracji, prawda? Żeby nie mieć żadnych wątpliwości. Bo król to myślał o przyszłości, bo jego państwo po nim odliczył jego syn, wnuk i prawnuk, prawda? I o tym myśli. A w demokracji prezydent myśli tylko o tym, żeby tak się nakraść, żeby jego syn, wnuk i prawnuk, prawda, mieli dużo pieniędzy. To jest zupełnie inna perspektywa polityka w demokracji i polityka w monarchii. Otóż, proszę Państwa, taka jest sytuacja w tej chwili w Polsce. Natomiast jak to się kładzie na sprawy światowe? Otóż Platforma Obywatelska była po prostu partią niemiecką. Ja mam, myślę, że część z Państwa tu na sali ma egzemplarze archiwalne przeglądu politycznego, czyli pisma KLD, wydawanego na okładce napisane, czy na drugiej stronie było napisane, że pismo dofinansowane przez ambasadę Republiki Federalnej Niemiec. Państwo, Fundacja Naumana, Fundacja Eberta, Fundacja Adenauera, wszystkie wspierały KLD i PO. Pani Merkel przyjechała wspierać pana Tuska w wyborach prezydenckich, nawet sobie przez to przegrał moim zdaniem, bo każdy Polak wie, że jak Niemcy go wspierają, to trzeba głosować przeciwko. W związku z czym no, to jest partia niemiecka i to nie o to chodzi, czy dziadek Tuska był w Wehrmachcie, czy nie, bo to nie ma najmniejszego znaczenia. No, chodzi tutaj o to, kto płaci pieniądze, prawda, i dlaczego. Zresztą widać wspieranie pana Tuska, panią Merkel, prawda, panią Ziobrzewską. Natomiast PiS jest partią amerykańską, która wykonuje polecenia z Waszyngtonu, co ma pewne zalety, no bo się jest to przeciwko Niemcom i Unii Europejskiej, więc ma pewne zalety. Ale niestety w Ameryce rządzą różni ludzie, a to groziła nam pani Clintonowa, czyli socjalistka zawzięta, a to teraz mamy pana Trumpa, który jest żywą ilustracją mojej starej tezy, że lepiej za krajem rządzi wariat niż socjalista, bo jak rządzi wariat, to raz idzie w lewo, raz w prawo, raz w lewo, raz w prawo, a socjalista zawsze idzie w lewo, czyli źle, więc dwa razy lepiej, jak rządzi wariat. I to Trump nie jest wariatem oczywiście w sensie klinicznym, tylko ma takie różne odbicia. Tak, co drugi jego pomysł jest dobry, co drugi jest zły. Tej tezy. No i to się odbija również na polskiej polityce, bo pan Trump na przykład miał zupełnie zdrową tezę. Otóż pani Clintonowa szła do wyborów pod hasłem wojny z Chinami, Iranem i Rosją. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, kto czytał niemieckie gazety, ogląda niemiecką telewizję. Na dwa tygodnie czy tydzień przed wyborami, kiedy pani Clintonowa wydawało się, że na pewno wygra, rząd Republiki Federalnej Niemiec wezwał obywateli do zrobienia dwutygodniowych zapasów żywności do lodówek. To samo zrobili merowie Petersburga, Moskwy i co większych miast rosyjskich. Wszyscy byli absolutnie pewni, że pani Clintonowa natychmiast zrobi wojnę światową. Generałowie amerykańscy powiedzieli, że wojna potrwa dwa tygodnie i oni sobie poradzą z tą Rosją, obłożą taką ilością bomb nuklearnych, że hej. Co nawiasem mówiąc, budzi zdumienie, że oni się nie bali Rosji, natomiast boją się Korei Północnej, która ma dwie bomby atomowe i jedną rakietę na składzie, więc to jawna lipa. Ale tak generałowie zawsze przed wojną mówią, że tą wojna będzie wygrana w dwa tygodnie. Wszyscy o tym wiemy. Jedyna wojna wygrana w dwa tygodnie w naszych terenach to była niemiecka przeciwko Polsce w 1939 roku. Cała reszta nie. I proszę Państwa, no pan Trump miał rozsądną ideę, żeby wroga dzielić, a nie łączyć i do spółki z Rosją wystąpić przeciwko Chinom. Jest to rozsądna idea. Ja rozmawiałem z politykami i w Moskwie, i w Pekinie. Oczywiście z drugorzędnymi, nie z panem Xi, prawda, czy kimś tam, czy z panem Putinem.
Oni się wzajemnie sobie nie ufają absolutnie. Oni są tylko dlatego w sojuszu, że Amerykanie atakują jednych i drugich, a dwóch ludzi atakowanych przez silniejszego przeciwnika łączy swoje siły. Tylko dlatego są. I gdyby doszło do innego układu, oczywiście to zostałoby zerwane. No ale pan Putin, pan Trump wygrał. Co się okazało? Okazało się, że przeciwko porozumieniu z Rosją występują nie tylko różowi od pani Clintonowej, nie tylko czerwoni od tego Bernarda, tam, jak on tam się nazywał, taka żydokomuna z tego, mało co prezydentem nie został, ale również połowa republikanów. Dlatego, że wśród republikanów są tacy patrioci amerykańscy, którzy wszyscy czytają książkę, którą polecam państwu, Alexego de Tocqueville o demokracji w Ameryce. To jest książka, która miała już 150 wydań w Stanach Zjednoczonych. Każdy polityk amerykański zna ją prawie na pamięć. I ona tam w ostatnim rozdziale, czy przedostatnim mówi, że przeznaczeniem Rosji i Ameryki jest walka o świat i ona się rozstrzygnie, kiedyś dojdzie do walki bezpośredniej. I uznali, że to jest właśnie najlepszy moment do takiej wojny, póki Ameryka jest jeszcze wyraźnie silniejsza od Rosji, to trzeba teraz zrobić wojnę. I Trump jest pod naciskiem tej połowy republikanów, która chce zrobić wojnę teraz. Przeciwko Rosji, Chinom i Iranowi. Przy okazji chodzi o Izrael, prawda, wpływy żydowskie, które są silne i Żydzi w Ameryce chcą zniszczenia również Izraela. I tego Iranu, chciałem powiedzieć. Taka jest sytuacja światowa i nie wiemy, co się stanie w Stanach Zjednoczonych. Bo musicie państwo wiedzieć, że o dziwo przy huraganowym ataku mediów, również republikańskich, poparcie dla pana Trumpa rośnie. Amerykanie wiedzą, że dziennikarzom nie wolno wierzyć, że jak dziennikarze coś mówią, to pewno kłamią. Polacy jeszcze tego się nie nauczyli i Polacy często wierzą dziennikarzom. To są sprzedajne suki, które tam za pieniądze wydrukują wszystko. Prawda? Także nie miejcie złudzeń co do dziennikarzy w demokracji. I Amerykanie to już wiedzą. Także poparcie dla pana Trumpa rośnie. Nawet powiedziałbym właśnie dlatego, że dziennikarze go atakują. Ale powtarzam, to nie elektorat decyduje tylko w dniu wyborów, a poza wyborami to nie układy. Kto ma wpływy w CIA, w FBI, prawda, w dziennikach, w telewizjach, w rządzie, w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa. Jest bardzo ważna instytucja, Narodowa Rada Bezpieczeństwa. Także pytanie, czy pan Trump potrafi się tutaj utrzymać, czy nie, tego nie wiem. Proszę zwrócić uwagę na sytuację w Wielkiej Brytanii, gdzie wydawałoby się, że Wielka Brytania zrobi ten Brexit normalnie. Czasem jakieś tam wpływy zadziałały i pani May ten Brexit to robi tak, jakby to powiedzieć, od niechcenia, ale co gorsze, okazało się, że wewnątrz Wielkiej Brytanii to kto wie, czy nie jest gorsza sytuacja niż w Unii Europejskiej. Tym takim papierkiem lakmusowym była sprawa tego Alfiego Evansa, tego dzieciaka, którego tam, nie wiem, już pamiętają, bo to wiadomo, że w demokracji człowiek pamięta tylko to, co było 2 tygodnie temu. Starszy rzeczywiście już nie pamięta. Otóż była sprawa takiego dziecka, które było w szpitalu angielskim, było pod kroplówką, pod aparatem płuc o serce i praktycznie stan był beznadziejny, trzeba to powiedzieć jasno. Zanik funkcji mózgu i szpital chciał go odłączyć. Rodzice protestowali. Szpital go odłączył od kroplówki, a on dalej żył. W związku z czym rodzice chcieli, żeby go wydać. Jakiś szpital włoski chciał to dziecko leczyć u siebie za darmo. Rodzice chcieli przenieść dziecko do Włoch i szpital odmówił wydania pod pretekstem, że przeniesienie dziecka mogłoby mu zaszkodzić. Po czym dziecko zagłodził na śmierć, świadomie nie podając mu żywności. Wiedząc, że i tak nie ma sensu go żywić, bo i tak umrze. Rodzice żądali wydania tego dziecka. Sąd odmówił im wydania własnego dziecka ze szpitala. I pani Teresa May powiedziała wtedy otwarcie, że rodzice muszą zrozumieć, że dziecko nie należy do rodziców, tylko do państwa. Czyli to, co jest w Wielkiej Brytanii, jest jeszcze gorsze. Myślałem, że po Brexicie Anglia wróci jakby do normalności. Nie, tam jest chyba gorzej jeszcze niż w tym. Proszę Państwa, ja udzielałem wywiadu takiemu Brogelowi brytyjskiemu, tam chyba coś ponad 1 000 000 wejść było na to i 300 tysięcy bardzo pozytywnych komentarzy. Ludzie mówili, Boże, jak ten człowiek mówi prawdę w oczy, to jest wspaniałe, że u nas... Po czym komentarz taki, ale jakim cudem ten człowiek jest w Polsce celebrytą, przecież u nas by siedział w więzieniu.
Tak, a takie poglądy, jak ja tu mówię, w Wielkiej Brytanii poszedłem siedzieć. Skończyła się epoka, tam była jakaś wolność i tak dalej. Także bardzo źle widzę sytuację na zachodzie Europy. Ludzie pytają, dlaczego sprowadzano tych tam nachodźców tam z innych krajów. Sprawa jest prosta. Socjaliści wiedzą, że ludzie zaczynają mądrzeć, przestają na nich głosować. Na przykład w tej chwili we Włoszech wygrały dwie partie, które łączy ze sobą tylko jedno. Nie lubią Unii Europejskiej. I za rok, kiedy będą wybory do Parlamentu Europejskiego, być może w większości krajów unijnych wygrają uniosceptycy. I teraz oni myślą, że jak ściągną tych uchodźców, a potem dadzą im prawo głosu, to oni będą głosowali na nich. No bo to biedota, nie? A zakłada się, że socjaliści głosują na biedota głosuje na socjalistów. I po to tylko się ich ściąga. Mogą się naciąć solidnie, bo ci ludzie są niby biedni, ale ich, że tak powiem, imamowie i inni duchowi przywódcy wcale nie będą popierali lewicy, która tam popiera te ruchy równości, tam parady miłości i tak dalej. Absolutnie nie. Także mogą się solidnie naciąć. Musicie Państwo może wiedzieć, że muzułmanie, którzy wierzą w tego samego Boga, co my zresztą, muzułmanie tolerują Żydów i chrześcijan jako takich ludzi, którzy wierzą w tego Boga. No, jeszcze nie poznali nauk Mahometa, ale jakby poznali, to może się nawrócą. Natomiast ateistów i inne te religie po prostu mordują. W związku z czym ci ateiści z Unii, którzy ściągnęli, mogą się jeszcze solidnie naciąć, bardzo solidnie naciąć na ściągnięciu tych muzułmanów do siebie. Bo przecież to są ateiści, nie macie żadnych złudzeń, że ci, co rządzą Unią Europejską, to jest banda ateistów. Także co tam się stanie, to trudno im powiedzieć, ale na pewno będzie bardzo źle i Polska będzie się trzymać jak najdalej od Unii Europejskiej. Usiłuje nam tych nachodźców też upchać, prawda, za wszelką cenę. Są z różnych powodów. Teoretycznie nie mamy szans. Teoretycznie zgodnie z traktatem lizbońskim Unia ma prawo nam wpakować tych uchodźców skolko ugodno. Ale na szczęście, powtarzam, my mamy jeszcze armię, a Unia nie ma żadnej armii, więc póki my mamy armię, no to mogą nam na ogonek naskoczyć, prawda? I tam groźnie kiwać palcem w bucie, prawda? Jakieś fundusze obciąć albo coś takiego. No przeżyjemy tam fundusze. Małe piwo w tej chwili. Także taka jest sytuacja światowa i sytuacja w Unii Europejskiej, gdzie narasta, tak już mówiłem, uniosceptycyzm. I tak jak powiedziała świętej pamięci Lady Małgorzata Thatcherowa, Unia Europejska jest to chory wymysł lewicowych intelektualistów, no i to w tej chwili ona dobiega do kresu, tak samo jak Związek Sowiecki, prawda? Także nadejdą na pewno bardzo silne zmiany. Jak ja mówiłem kilka lat temu, że dojdzie do bardzo poważnych zmian, jeszcze wy tego dożyjecie, ja być może też, to teraz już jestem pewny, nie wiadomo, co mi się stanie, prawda, ale jestem absolutnie przekonany, że dożyję zasadniczych zmian w polityce. Między innymi właśnie zasada prawicowa polega na tym, że człowiekowi wolno się utopić na własne ryzyko, natomiast w socjalizmie cholera, nawet utopić się nie wolno. Ale to było śmieszne, bo komentarz na moim blogu, bo rzeczywiście ja wyłażę z wody, bo podobno ludzie mówili, że ja robiłem wrażenie, że się topię, po prostu płynąłem krytą żabką. Jak każdy. Oni napisali, że chciał pan po tak, tak. Nie, no po prostu płynąłem krytą żabką i oddycham raz na cztery ruchy, więc tego sobie pływałem. Ja dopływam do brzegu, już stanę po kolana i nagle patrzę, przed mną stoi jakiś facet i mówi, że on mnie chce ratować. No i komentarz u mnie na Facebooku, zdjęcie takie fajne figuruje. Ratownik w suchych spodenkach ratuje Korwina Mikke, a ratowniczka się już z nim umawia na kolację. Oczywiście. Ale najgorsze, że ja pokazywałem, że mam specjalną kartę polską, ja mam żółty czepek i mam prawo prowadzić, jak chcę. Kiedy chcę, z wyjątkiem szlaków wodnych, znaczy torów wodnych, statków pełnomorskich. Także w ogóle tłumaczyłem, powiedziałem przed wypłynięciem. Ale nie, ludzie dzwonili, że człowiek się topi, trzeba ratować. Trudno.
Proszę Państwa, no to jest oczywiście śmieszne. To jest oczywiście śmieszne, ale to jest przejaw czegoś groźniejszego, prawda? Że żyjemy w ustroju, w którym rząd lepiej wie od nas, co jest dla nas dobre. Uratują nas, choćbyśmy nie chcieli. I tego. Proszę Państwa, to byłoby w zasadzie tyle odnośnie obecnej sytuacji w Polsce. Problem polega na tym, że tak zwana opozycja, wszyscy mówią, że Jarosław Kaczyński powinien dziękować Bogu, że ma taką opozycję. I nie przypadkiem media tylko taką opozycję pokazują, nas w ogóle nie pokazują, bo my mamy kontrargumenty rzeczowe, jak Państwo słyszeli, prawda? Ta opozycja umie tylko wrzeszczeć, że więcej demokracji. To jest absolutnym kretynizmem, ponieważ to właśnie PiS ma władzę i PiS demokratycznie wprowadza to, co wprowadza czysto demokratycznie. No, bo demokracja to jest tyrania większości, więc PiS ma większość i robi, co chce. To, co oni powinni zrobić, to ogłosić, że plują na demokrację i chcą rządów prawa, ale oni tego się nie odważą powiedzieć. W związku z czym sytuacja jest zupełnie paranoiczna, ale powtarzam, to nie jest oś sporu i wydaje się, że Jarosław Kaczyński wygra tę kolejną potyczkę, pewien, że wygra. Jak mówiłem, on jest genialnym taktykiem. Opanuje to sądownictwo i za rok wezmą nas tak za mordę, że nie piśnie. To tyle. I to jeszcze póki jest Kaczyński, proszę Państwa, to nie będzie jakiejś tragedii ani rzeźni. Kaczyński jest człowiekiem starej daty, to jest jednak konserwatysta. Natomiast gdyby, nie daj Boże, on umarł i ten stworzony aparat totalitarny trafił w łapy kogoś innego, no to niektórym ludziom radziłbym uciekać z tego kraju. Także nie jest dobrze. Jeśli są jakieś pytania konkretne, to proszę bardzo.